Artbud czwarta liga nie zwalnia tempa. W miniony weekend lider Skórnika powiększył swoją przewagę nad resztą stawki, a w dole tabeli zapanował jeszcze większy ścisk. Sprawdźmy, co wydarzyło się w 27 serii spotkań. Prawie do ostatniego kwadransa na gole czekali kibice w Gnieźnie. Wynik otworzyła Nielba, gdy Leśniewski nie pomylił się z karnego. Mieszko wyrównał w końcówce, gdy po zamieszaniu w polu karnym piłkę do bramki skierował Krupka. Jeszcze dłużej na pierwsze i, jak się okazało, jedyne trafienie czekano w Górniku. Gola na wagę ważnych 3 punktów w 4 minucie doliczonego czasu dał kotwicy Filip Wełniak. Ciekawie było w Ostrowie Wielkopolskim, do którego przyjechała Polonia Marcinki Kępno. Ostrowia prowadzenie objęła już w 5 minucie, gdy do siatki z bliskiej odległości trafił Nikodem Modrzyński. Przyjezdni wyrównali chwilę po rozpoczęciu drugiej części gry, a gola na remis po błędzie obrony gospodarzy zdobył Maksym Cymbal. Ostrowia była jednak w stanie przychylić szale na swoją korzyść. W 90 minucie mocnym strzałem komplet punktów dał gospodarzom Łukasz Budziak. Od 4 minuty w 10 z LKS-em Gołuchów walczyła Wiktoria Września. Pomimo osłabienia rywali, pierwszy gol dla gospodarzy padł dopiero w 71 minucie. Ekipa Żubra prowadzenie podwyższyła pod koniec podstawowego czasu gry, gdy Piotr Dolata wykończył świetne podanie. Wrześnian było stać jedynie na trafienie honorowe, którego autorem był w 93 minucie Mikołaj Czajczyński. Pewną wygraną w Piaskach odniosła Korona, która mierzyła się z Pogonią Łobrzenica. Gospodarze prowadzenie objęli chwilę przed przerwą, gdy piłka po wrzucie z autu trafiła do Dawida Cubala. Kolejne trafienia padły w ostatnich 20 minutach. Najpierw pozycję do strzału znalazł w polu karnym Nowak. Ten sam zawodnik podwyższył wynik meczu kwadrans później. Postawienie kropki nad i było natomiast dziełem Dawida Wojtkowiaka, który w doliczonym czasie zdobył 4. gola. Korona nie dała szans bezpośredniemu rywalowi w walce o utrzymanie. Szalony mecz obejrzeli kibice w Jarocinie, do którego przyjechała Centra. Pierwsza połowa układała się po myśli gospodarzy, a jedyną bramkę strzelił Yuya Fujikawa. Jarota poszła za ciosem po przerwie, gdy w odstępie 2 minut golkipera gości dwukrotnie pokonał Miłosz Kowalski. Centra się jednak nie poddała i po zaledwie 5 minutach zdobyła gola kontaktowego, którego autorem był Jakub Michalski. Później dwukrotnie do siatki gospodarzy trafił Jakub Kłobusek, który 2 razy wygrał pojedynek oko w oko z Mikołajem Marciniakiem.
To nie był jednak koniec strzelania, a ostatnie słowo należało do Jaroty. Na 3 minuty przed końcem podstawowego czasu gry gola na wagę pierwszego kompletu punktów na wiosnę zdobył Marcel Maćkowiak. Oba gole w pojedynku Obryz Lipnem to przykłady dobrych dośrodkowań ze stałych fragmentów. Pierwsi do siatki trafili przyjezdni za sprawą główki Krzysztofa Kulczaka. Gospodarze odpowiedzieli chwilę po przerwie, gdy z rzutu rożnego skorzystał Piotr Sznabel. Po przerwie padły wszystkie bramki na poznańskiej Śródce. Jako pierwsi do siatki trafili piłkarze z Pobiedzisk, a konkretnie Marcin Jędrzejczak. Zawodnicy Wiary Lecha byli jednak w stanie odwrócić losy meczu. Najpierw w 85. minucie piłkarz gości skierował piłkę po niefortunnej interwencji do własnej siatki. Natomiast w 3 minucie doliczonego czasu gry strzał Maksymiliana Walczaka spuentował kontratak i dał poznaniakom wygraną. I mamy bramkę dla drużyny Wiary Lecha. Remisem zakończyło się jedyne niedzielne starcie. Polonia Chodzież swojego gola zdobyła 6 minut przed przerwą, gdy najwyżej porożnym wyskoczył Ibrahim Apia. Natomiast 6 minut, ale po przerwie gola na wagę remisu dał Tarnowi Diego Kowalczyk. Wyszło tam, nie? Jak rzucił to. Kotwica powiększyła swoją przewagę w tabeli do 6 punktów, w czym wydatnie pomogli rywale. W dolnych rejonach stawki coraz większy ścisk, a drużyny ze strefy spadkowej do miejsca dającego w tym momencie baraż tracą 2 punkty. W klasyfikacji strzelców Bartosz Dylewski coraz mocniej czuje na plecach oddech Rafała Leśniewskiego. Najbliższa seria spotkań to 7 meczów w sobotę i 2 w niedzielę. Do zobaczenia na trybunach.